północno-zachodniej części atolu. W roku 1952 Stany Zjednoczone planują tam testy nowego, koszmarnego ładunku. Bomby wodorowej. Wraz z nią era atomowa zmieni się w termojądrową. Broń termojądrowa różni się tym, że nie ma ograniczeń mocy. Bomby z testów Abley Baker wykorzystywały rozszczepienie jądra atomu. Bomba wodorowa wykorzystuje energię, która napędza Słońce, fuzję jądrową. Kilkoma takimi bombami można zniszczyć nie tylko inny kraj, ale zabić całe życie na Ziemi. Amerykańska armia chce wiedzieć, czy tę wielką moc można wykorzystać na wojnie. Pierwszy test otrzyma kryptonim Castle Bravo. Bomba nazwana Shrimp, czyli krewetka, ma wybuchnąć z mocą 5 megaton. To odpowiednik 5 milionów ton trotylu, 300 razy więcej niż moc bomby z Hiroshimy. Celem nie będą okręty, lecz cały atol Bikini. Nikt nie wie, jak wielki lej powstanie. Bomba termojądrowa trafia na jedną z koralowych wysepek atolu w jego północno-zachodniej części. To wielki obszar. Poszukiwania trwają wiele godzin. Można dostrzec lej. Mamy dobre dane, sporo widać. To największy obszar, jaki mapowałem. Przepłynęliśmy w tę i z powrotem całą okolicę. To wystarczy, żeby poznać stanowisko. Dzięki danym od zespołu możemy usunąć wodę, żeby pokazać punkt zwrotny w historii ludzkości. Widok zapiera dech w piersiach. Lej jest gigantyczny. Ma ponad 1600 metrów średnicy. Kryje on niespodziankę. Tuż przed nim jest drugi lej. Czy to również efekt eksplozji Bravo? A może coś innego? Pokaż. Mamy nie jeden lej, lecz dwa. Możemy zobaczyć przekrój obu? Nieźle. Przeprowadzono tutaj wiele testów. Raporty potwierdzają, że wielki lej to efekt Bravo, a mniejszy późniejszego testu o kryptonimie Romeo. Ale bomba z Bravo miała być mniejsza od tej z Romeo. Dlaczego lej po niej jest znacznie większy? Zespół badawczy szuka prawdy o wybuchu w teście Castle Bravo. To pomoże w określeniu rozmiarów. Tajne dane świadczą o tym, że konstruktorzy bomby popełnili błąd. Wybuch okazał się znacznie potężniejszy niż zakładano. Zamiast 5 czy 6 megaton miał moc aż 15. Oficjalnie podano, że naukowcy przypadkiem umieścili w bombie 2 razy więcej paliwa jądrowego niż planowali. Ale według odtajnionych dokumentów samolot był przygotowany na wybuch o mocy 20 megaton. Dokładne dane pozostają tajemnicą.
To była najpotężniejsza bomba odpalona przez Amerykanów. Około 1000 razy silniejsza niż bomba z Hiroshimy. Po analizie danych badacze łączą swoje wnioski z raportami z prób w latach 50. Mogą teraz odtworzyć przebieg testu Castle Bravo. Trzy, dwa, jeden, ognia. Siła wybuchu wykracza poza skalę. Skutki są odczuwalne daleko od Bikini. 480 kilometrów dalej, na atolu Likieb, 11-letni Charles Dominik zaczyna lekcję. Kiedy wybuchła bomba Bravo, drzewa i ziemia się zatrzęsły. Nawet budynek się trząsł. Wszyscy byli przerażeni. Biegali jak szaleni. Po wybuchu Bravo, trzy nadające się do zamieszkania wyspy zniknęły. Eksplozja posłała opad radioaktywny tysiące kilometrów w głąb Pacyfiku. Mieszkańców Bikini przesiedlono dużo wcześniej, ale promieniowanie dociera na wyspę, na której ich osiedlono. Problem jest poważny. Opad radioaktywny obejmuje cały ten obszar Pacyfiku. Dziesiątki zapadają na chorobę popromienną. Nawet dziś wielu mieszkańców Wysp Marszala cierpi na raka i inne poważne choroby. Od testu Bravo trwają dyskusje, czy Amerykanie wiedzieli, że zamieszkane wyspy zostaną skażone. Być może nigdy nie poznamy prawdy. Ale szkody dla środowiska i miejscowej ludności to drastyczny dowód niszczycielskiej siły bomby termojądrowej. To niezwykłe, ale koralowce i morskie stworzenia znów pojawiły się w lagunie. Ludzie wciąż jednak nie mogą wrócić na swoje wyspy. Promieniowanie przeniknęło ziemię. Mieszkańcy Bikini nie wiedzą, kiedy będą mogli wrócić. Nie podoba im się to, co się dzieje. Opad z testu Castle Bravo przeraża świat, ale wyścig zbrojeń trwa. W roku 1961 na arktycznym odludziu Rosjanie detonują bombę o mocy 50 megaton. Car bombę. To największa eksplozja jądrowa, jaką widział świat. 2 lata później światowi przywódcy uznają, że trzeba położyć temu kres. Zgadzają się ograniczyć próby jądrowe w atmosferze. Ale od układu z 1963 roku na świecie doszło do przynajmniej 1500 wybuchów atomowych, głównie pod ziemią. W latach 80. na Ziemi były dziesiątki tysięcy głowic jądrowych w różnych krajach. Mogłyby kilka razy zniszczyć całe życie na planecie. Dziś w broni jądrowej liczy się precyzja, nie rozmiar. Armie dysponują wielogłowicowymi pociskami balistycznymi. Na razie żadnego nie użyto.